Cześć, z tej strony Chiny to lubię. Tak naprawdę nazywam się Piotr Chodak, ale w internecie znajdziecie mnie w ten sposób. Jeżeli jednak chcecie... Moja druga córeczka ma już roczek i z tego powodu bardzo dużo się dzieje. Jest dużo, głośno, ale wesoło. W gronie niewyspanych od dłuższego czasu jest książę William, od niedawna jego brat Harry. Przypadek? Nie sądzę. W Chinach obchodzi się uroczyście pierwszy miesiąc i pierwszy rok urodzin dziecka. W dniu, kiedy dziecko kończy miesiąc, rodzice zapraszają przyjaciół i krewnych, aby razem się spotykać, wspólnie świętować, jeść przy stole i opowiadać sobie wesołe historie. Dokładnie tak, jak ma to miejsce u nas. Zhou w słowie cua zhou oznacza, że dziecko ma roczek. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Najwcześniejsze wzmianki o cua zhou pochodzą z czasów północnej dynastii Qi. Teraz uwaga, Chiny to kraj, który oddalony jest od Polski bardzo, bardzo mocno, ale ma kolejną rzecz, która nasze dwa narody łączy. Kiedy dziecko kończy roczek, rodzina na stole kładzie przed nim święte księgi, pędzle, sztabki tuszu, papier, liczydło, miedziane monety, księgi finansowe, biżuterię, kwiaty, róż do policzków, jedzenie, zabawki i wiele więcej. Tak, to musi być bardzo duży stół. Ale co tam, w przypadku dziewczynek dodaje się również łyżki, nożyczki, linijki, nici i przyrządy do haftowania. Potem wszyscy w skupieniu czekają na to, co wybierze dziecko jako ten pierwszy przedmiot. Potem już można szaleć z wyobraźnią o przyszłej pracy, zainteresowaniach i rozwoju malucha. Mieliście coś podobnego u siebie? Pewnie tak, no i na pewno tego nie pamiętacie, ale może ktoś wam powiedział. No właśnie, co wybraliście jako pierwsze? My ponownie widzimy się nie za miesiąc, nie za rok, ale dokładnie za tydzień, w okolicach godziny 16 na YouTubie, jak zawsze na kanale Chiny to lubię. I oczywiście jest to wasz ulubiony dzień tygodnia, czyli poniedziałek. Na razie.